929, dokładnie tyle uwag od 160 podmiotów zgłoszono do projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ w czasie trwania konsultacji społecznych. Zarząd odniósł się do wszystkich tych propozycji, wniosków, uwag, których największa ilość dotyczyła tego wymiaru terytorialnego naszej strategii. I po analizie tych wszystkich wniosków zarząd zdecydował, że do obszaru interwencji tak zwanego uzdrowiskowego obszaru dołączy jeszcze gminę Pińczów. Również do obszaru funkcjonalnego, miejskiego obszaru funkcjonalnego Sandomierza dołączona zostanie gmina Dwikozy. Natomiast do obszaru miejskiego funkcjonalnego miasta Północy zarząd zdecydował, że dołączone zostaną takie gminy jak gmina Suchedniów, Miżec, Brody, Kunów, Ćmielów oraz Bałtów. Z tych wszystkich uwag, które były w różnych obszarach, począwszy od obszaru gospodarczego, oświaty, kwestii rozwoju nauki, zarząd przyjął około 300 tych uwag merytorycznych, które w jakiś sposób doprecyzowywały już wcześniejsze założenia, które były zapisane w strategii. Natomiast duża część uwag, około 200, to są uwagi, które również częściowo zostały uwzględnione. Zgłoszono m.in. potrzebę rozwoju branż okołorolniczych, wykorzystanie kluczowych gałęzi gospodarki regionu, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, promowanie aktywności społecznej, dostosowanie wykształcenia absolwentów do potrzeb rynku pracy, rozwój infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz działania na rzecz ochrony zabytków, rozwój działań z zakresu prowadzenia turystyki zdrowotnej, utworzenie szpitala klinicznego i rozwój otoczenia naukowo-badawczego i rozwiązanie problemów zdrowotnych mieszkańców regionu.